Trzecim rzędzie prosimy zająć. Trzecim. Tutaj trzeba więcej zająć, co leżą. Trzymajcie jeszcze dwa miejsca. Jestem Marta. W Boga nie wierzę, ale nie wiem, czy to kogoś obchodzi. Pracowita jestem. Jak trzeba, to harować umiem. Chodzę z pracy do pracy, taszcze wyładowane zakupami siaty. W 17 roku życia z takiej pierwszej wielkiej miłości urodziłam syna. Urodziłam syna nicponia, chuligana bez rodziciela. Już dwa razy wzywali mnie do szkoły, ale nie pojechałam, bo ja nie mam czasu na słuchanie tych nauczycielskich bredni. Ja takiego męskiego podejścia do życia mam dużo. No, mówią, że taka baba to chroni jak kamienny mur. No nie wiem tylko, czemu nikt mnie za żonę nie bierze. Taka mądra. Bełza. No co w nim takiego wspaniałego? Chudy, łysy. Ale moja opinia była taka najważniejsza wśród kochanek Bełzy. Aktorka to taka fajna baba, no. Maria, taka cieniutka, niczym pręcik, ożenił się z tym egipskim ścierwem, nie wiem. Może się na imię połakomił, nie wiem. Jak się dowiedziałam o tym, że Bełza umarł, to myślałam tylko o tym, jak zdobyć pieniądze na pogrzeb, bo to jest bardzo drogie. No, pomyślałam, że sprzedam obrączkę po matce, bo ja nie wyjdę za mąż, ja po prostu nie mam czasu. No. Dzieci, praca, znaczy dziecko, praca, to mnie tak pochłonęło bez reszty. No i kożuch miałam taki z pomocy humanitarnej, to pomyślałam, że też sprzedam, bo na mnie za mały, na syna za duży, a krój taki kobiecy. Przepraszam, tutaj prasowanie mam. Jak to się stało, że niczego nie zauważyłem? Jak to się stało, że tak długo udało jej się to ukrywać? Przecież mogłem pomóc. Skąd miałem wiedzieć, że te wszystkie ciasta, czekoladki, bączki, że to wszystko jeden budżet? Albo ja, albo mama. Te flakonki z drogimi perfumami, pewnie po 100 razy napełniane. Ja naprawdę mogłem pomóc, ja przecież nie jestem ubogim człowiekiem. Jak być królową z najniższą krajową. To ja
śmierci Bełza. Nigdy wcześniej w myślach nie łączyłam ich, choć wiedziałam, że Bełza umrze przede mną. W końcu był starszy o 11 lat. Poznaliśmy się przed Nowym Rokiem. Przed Nowym Rokiem, w umówionym miejscu, w przejściu obok metra czeka. Co do czasu i miejsca zdzwanialiśmy się długo, ze 3 czy 4 razy. Bo to ja wiecznie ploczę się w przestrzeni, wiecznie w zapłukanym stanie. A on się spóźnił. Myślałam, że zwariuję, że znowu coś poplątałam i czeka mnie tam, gdzie powinna. Bydle! Bezczelny bydlak! Wypada z nienacka, z granatu pochmurnej nocy, zrzuca kaptur, odsłania twarz. I tę swoją jasną, szczupłą twarz, w te oczy, ten letni agrest wypalam. Po to czekam, żeby cię posłać w jasną cholerę, bo jeśli nawet nie umiesz przyjść na czas, to jaki z ciebie pożytek, wydawco, za 3 grosze? Więc Bełza umarł. Nie myślałam, że nigdy nie spojrzę już w te jego zdziwione, agrestowe oczy. Tylko że to nie były 2 pokoje z łazienką, tylko pokój z mamą i łazienka. I to nasze łazienkowe bycie to była po prostu konieczność, a nie żadna bohema. Mario, nie można publikować, spędzając całe życie w łazience. Musisz wyjść, iść do ludzi, musisz rozmawiać z nimi, jakoś konfrontować to swoje pisanie. No, wyjdź stąd, na Boga. Ciała moich drobniutkich piersi z powodu mojego ojojczenia.
Czwartego dnia nagle przestał. Oblewać. Aktorzy kojarzą nam się z ludźmi, którzy są towarzyscy. Pracują w grupie, nie stronią od uciech życia. Czasem od takich, które innym ludziom nie mieszczą się w głowie. Musisz iść stąd. Ja już za chwilę przestanę być inspiracją. Wysysasz mnie, aż w końcu wyssiesz mnie i będę taki cieniutki, że zniknę. Jestem Asenefa. Nadano mi imię Egipcjan. Żony tego Gamonia Jumbui, który potrafił interpretować sny. Szczęśliwie interpretować. Na tym zrobił karierę. Zupełnie jak mój Bełza. Bełza nie żyje. Umarł. Leży. A ja nie mam cienia wątpliwości, że za chwilę zbiegną się jego bank. I zaczną wyć. Moje siostry. 20 lat małżeństwa. I nie wiem, co powiedzieć. Ojcze nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Jeśli ty jesteś naszym ojcem, to znaczy, że my jesteśmy twoimi dziećmi, tak? To znaczy, że jesteśmy braćmi i siostrami, tak? Nie, panie, nie. Nie tak, nie. W moim własnym sercu, to ja czuję to zupełnie inaczej. A ty zdaje się zaglądasz czasem do mojego serca, nieprawdaż? No to wiesz. To wiesz, jak bardzo byłabym obłudną, mówiąc ojcze nasz. Mentor Bełza umarł. W swoim łóżku. Tak, jak zawsze chciałem. We własnym... Za własnoręcznie zarobione pieniądze wykupione w mieszkaniu w centrum Babilonu. Żona tego nawet nie zauważyła. Po prostu przestała mówić. O czym przekonała się dopiero nazajutrz. I to też nie tak od razu. Martw! I nic się nie da zrobić. Siostry, suki. Marta. Torka. Mariet. Ta suka, ta. Nie, no na litość boską. Panie, czy ona też ma być moją siostrą? Przecież ma być moją siostrą tylko dlatego, że on się z nią pieprzył. Ty jesteś naszym ojcem, ale wcale nie dlatego, że on pieprzył wszystkie te szmaty. Ty jesteś naszym ojcem, bo jesteś Panem w niebiosach. Ojcem w niebiosach. Skoro tak, to święć się im, twoje imię. Nie, 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 nie! Nie będzie mi siostrą ta Maria, nie będzie mi, nie może być, nie! Skóry.
tracę moją młodość, nie mam sił, by cię porzucić. Albowiem nieznośna jest myśl o ręce, o dłoni. O dłoni. Albowiem nieznośna jest myśl o dłoni. Otwierającej okno, które przywykła uważać za swoje i jest. Trzeba to u mnie harować.
Może być mi i siostrą Marta. Może być mi i siostrą. Powiązał mnie windą do nieba. Mój piękny Panie, tego wszystkiego nie mogą zasnąć. Pan główną rolę zastanie się. Ale dziewczyna przed życiem... Kożuch czysta. Obrączka po mamie... 250, więcej nie dadzą. 250. Skarbonka Maciusia 200. Zadzwonię do cioci Zuzi. Może ona nam coś pożyczy. Halo? No cześć ciociu, tutaj Marta. No cześć, słuchaj, mam takie pytanie, no nie miałabyś pożyczyć 1000 złotych? No wiesz co, kolega mi umarł i... No kolega cię wyprosił tak. Zbieram na pogrzeb. No kochana jesteś, no wiesz, no trzeba bliźnim pomagać, szczególnie w takich momentach. No dziękuję ci bardzo. Pa. Mamy 1000 od cioci Zuzi. A ile w ogóle pogrzeb teraz kosztuje? Ja nie wiem. To jak? Nadal leży w łóżku? Nie wiem, Mario, no może leży. Straszne być taką silną kobietą. Marta taka mocarna Marta. Halo? Cześć Kuba, słuchaj, mam takie konkretne pytanie. Nie masz może pożyczyć jakieś pieniądze? Z tymi wszystkimi siatami, z tymi kolejkami, z zatłoczonymi trolejbusami. No, coś się rozłączyło, no. Super, dzięki ci bardzo. Maciuś? No dobrze, wiesz jak to tam chłopaki w tym wieku, troszkę rozrabia. Przygarbiona przez syna, urodzony w 17 roku życia z pierwszej miłości. No, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci. Oddam, jak tylko będę mogła. Pechowa. Pa. Młoda matka. Tak. Leży w śmierdzącej asenefowej pościeli. Leży, wiesz? Skrzypce czy trąbka? Nie no, trąbka. Przecież gdzie skrzypce? Niech się święci i nie powiem. Niech się święci i nie powiem. Właściwie to jest słuszne. Z tym się zgadzam, tak. Zgadzam się. Każde słowo jest święte. Na każdy uczynek przypisane jest jakieś słowo, a każde uczucie ma swoje imię. No bo przecież każde słowo jest święte, tak? W każdym zawarty jest Bóg. Asenet. Imię tej, która usiłuje objąć rozumem wiecznie lśniącą kropkę. Zawarty jest Bóg. Ale jakże ja mam sławić Ciebie? Jak mam sławić Ciebie, skoro... Halo? Cześć. Tu Maria. Słuchaj, Lipcianko. A gdzie ciało? Nie dotkniesz go, suko. U Ciebie ci jak? Tak. Nie zaśmierdł się jeszcze, aby? Nie zaśmierdł. Nie gnije? Nie gnije! Ty dupko chuda, ty małek, jak piąstki, ty cała pryszczata od siedzenia na tych biurowych krzesłach, ty. Księga, jak książka telefoniczna z żółtych kartek.
Na przykład? A na przykład nienawidzę kochanej mojego męża. Nienawidzę! Za co? Za co? Za co? Co ona mi zrobiła? Przecież wiesz, panie, jakiego kolega? No wiesz, że starczyło go na wszystkich. Grzech to wielki nienawiść, to ciężki grzech. Z tego powodu usunęłam przecież dziecko, tak? Bo nie chciałam, żeby te zielone, agresore ślepia gapiły się na mnie z niewinnego dziecięcego liczka. Nie chciałam drugiego bełzy, panie. A ty mi kazałeś kochać? Hej! A do aktorki żeś mnie zadzwoniły. Aktorka? On z nią był góra ze 3 dni. Pewnie już go nawet nie pamięta. No wiesz, ale on już takiego gówna wyciągnął. No przecież nie pamiętasz? Tak, tak. Była jeszcze aktorka. Ona to akurat okazała się świetną babą, a poza tym on już rzucił. Z aktorką pierwszym się, kiedy ja leżałam w szpitalu. Cholerny skrobacy. Kolejnym zapaleniem. Ale wiesz, nie myśl pan. Nie myślę, że ja mam do ciebie o jakiś żal. Zdaje się, że zależało mi się za to wyskrowane dziecię, tak? Czuję. Dla aktorki cały mój dom był cudem. A największym cudem byłem ja sam. Czuły. Troskliwy zbawiciel. Przez 3 dni i 3 noce z łóżka nie wychodziliśmy. Ciepła. Pośród bełzy ciepła. Przesycona oddechami. Obcałowana. O! Nasiąknięta perfumami tak mocno. Tak mocno, że nie daje się spać. Aktorka. Aktorka pieściła i dawała się pieścić. A ja odlewałem. Patrzyłem na jej kanciaste ciało, na jej drobniutkie piersi i omdlewałem z powodu jej jojczenia. Wsłuchiwałem się w intonację jej dziewczęcego głosu. A biegała kolusieńka do kuchni pożyć kawę, kręciła się przede mną w swoim szlafroku, albo całkiem rozebrana. Płakała i śmiała się, śpiewała i opowiadała o młodości. A ja jak porażony patrzyłem na nią i się cieszyłem. Pamiętam, 4. dnia na
jakby przestał odlewać. Wyszedł z łóżka, zaczął dzwonić. Ale wróciłem, przecież wróciłem. No, odrobinkę zmieniony, ale naprawdę maleńko. Ale ona miała taki zwierzęcy nuch. I wyczuła to. No pamiętasz? No on ją z takiego gówna wyciągnął, no. Przecież albo by się skurwiła zwyczajnie, albo z zimna zdechła. Wyciągnął, akurat. Życie dziewczynie uratował fakt, ale później jeszcze gorsze gówno upakował to pyskiem, żeby się przypadkiem nie wykręcała. No, wiesz co mówisz. Sama 3 dni ją pilnowałaś, żeby się nie powiesiła. Siedziałaś z nią dniami i nocami. 2 kochanki jednego bełzy i co mnie takiego wspaniałego? Chudy, łysy. No gdzie on jest, no? Nie drzyj się. Nie jesteś w koszarach, jak mi się wydaje. Odzyskanie utraconego piękna bada celu i szczęścia bada celu, wtedy potrafi z niezwykłą precyzją przewidzieć wszystko. Miłość to sztuka, którą najbardziej kocham. Głośna, silna sztuka.
bez retoryki, sztuka, która nie kłamie, nie oczarowuje. Wielkie piękno, które każdy kolejny dzień budzi do życia. Żyłem intensywnie, w pełni świadomy tego, co kocham i w pełni świadomy swojego ducha. Każda chwila była jak 5 lat młodości. Czekaj, filozof! A umieram jak chrześcijanin? My zostawiamy dłużnikom na my! Szmaty to nie my! Kiedy wróciłam ze szpitala, w Ostrowance to mieszkanie tam się wyglądało jak dom wariatów, to na bar. Dobrze, dobrze, dobrze. Pokocham was. Pokocham was. Pokona to jest straszliwa siła. Tak napisane jest. Miłość to jest straszliwa siła. Znaczyłem kapitanem. Zdechniecie z tej miłości. Uchroni nas. Odeczarka. Chrześcijański cmentarz, no. Żebyście mnie do żadnej świątyni nie ciągnęły. Matko Kibelo, przecież on się w ogóle nie rozkłada. A w tym mieszkaniu to po powrocie ACDF-u ze szpitala to mieszkaliśmy we troje. A czasem i więcej ludzi wpadało, to Marta czasem po pracy przyszła. A i Maria z tymi swoimi wariackimi wierszami zasiadała tu na całe dnie. Gadała coś. A ACDF-ie w pracach domowych przeszkadzała. Ale to Maria. Bezceremonialna Maria karmiła aktorkę. Mówiła do niej: jedz ty skóro z kośćmi ty, jedz błotko szysona, bo inaczej nas gliny z gamberach zdechniesz. Nie rzucaj, nie rzucaj! Ale to jest mowa, Mariusz! No, proszę, skoro jest świątobliwy, nie tknie
układem, znaczy się, że samo Bełzy już nie jest zwykłe działań! A się jedynie relikwiami. No, no, bo zdarza się też tak, że człowiek pije wódkę i jest świątynny, no. Tak więc nie na cmentarz powinniśmy go zawieźć, a do świątyni! Na cmentarz! Ale jest jeszcze to ostatnie głupie, no, że człowiek nie pije wódki i nie jest świątynny. Do jakiej świątyni? Bełza zmienił wiarę częściej niż kochanki! Do chrześcijanki! Według ostatniej jego wiary! Za to pana mam! Niech on! Bo cię będę straszył! Chrześcijanie, oczywiście, że chrześcijanie. Przeszedł na wiarę niedużo. Na pewno miał swoje jakieś egoistyczne powody, to pewne. Może, żeby Snake się odczepiła. Wiele chrześcijanów się zabrali, na przykład zdrady małżeńskie za grzech uważają. Ale co to jest grzech? Co to jest grzech? Złe uczynki płyną same z siebie, to jest oczywiste, to jest tak oczywiste, że raczej człowiekowi tak robi. Jak na życie to piłowała, to nie się z tego powodu. Piłowała to, piłowała. Ja, o ile wiem, to nikt nie przychodzi na chrześcijaństwo z egoistycznych powodów. Ja bym chciał wiedzieć, dlaczego dobre uczynki rodzą się pod pałką. Podajmy sobie.
To niech zdrady będą wybaczone. Niech zapomniane zostaną nieszczęścia, niech pamięta się dobro. Brawo. Niech krzywdy zostaną wybaczone, niech pozostanie to, czego nas to uczył. Niech kawałek chleba w podanym czasie zostanie żarliwa. Thank you.